Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się analizą projektu NULS. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Pierw kilka słów o samym projekcie, który tutaj ma bardzo górnolotne określenia jako modułowy blockchain zapewniający infrastrukturę opartą o mikrokernel z różnymi modułami, zapewnia dostęp do smart kontraktów, multi-chain mechanizm oraz do konsensusu pomiędzy łańcuchami. O co tak naprawdę w tym chodzi? Jest to nic innego jak po prostu implementacja architektury znanej z procesu wytwarzania oprogramowania zwanej mikroserwisami w oparciu o blockchain. Także podobnie jak w projekcie Zilliqa, gdzie mechanizm sharingu został zaimplementowany na bazie blockchaina, tak samo tutaj metodyka przeniesiona prosto ze świata wytwarzania oprogramowania, czyli mikroserwisy, została zaimplementowana na blockchainie. Mikroserwisy właśnie pozwalają tworzyć projekty w oparciu o małe komponenty, które komunikują się ze sobą poprzez API, czyli poprzez Application Protocol Interface, i dzięki temu prowadzenie takich projektów jest dużo łatwiejsze, gdyż można to bardzo łatwo podzielić na regiony odpowiedzialności, regiony funkcjonalne, czyli poszczególne właśnie mikroserwisy, które będą implementowały konkretną funkcjonalność całego projektu technologicznego. Także tak w skrócie mniej więcej ma działać projekt NULS w oparciu o właśnie mikroserwisy implementowane na blockchainie, oczywiście wspierane przez smart kontrakty i tego typu dodatki znane już nam ze świata projektów kryptowalutowych. Zakładka Overview na portalu CoinPaprika. Tutaj się możemy dowiedzieć, że projekt jest z nami już ponad rok. Cały czas jest w fazie wytwarzania, także tutaj powinniśmy widzieć dużą aktywność programistów na portalu GitHub oraz, co również jest ciekawe, mam tutaj metodę Proof of Credit, rzadko spotykaną w projektach. Zakładka Code Progress. Tutaj jest drobne niedopatrzenie ze strony autorów serwisu CoinPaprika, gdyż z tego wykresu można byłoby śmiało wywnioskować, że prace deweloperskie nad tym projektem w zasadzie nie odbywają się już od początku tego roku, a wynika to z tego, że tutaj podpięty jest projekt organizacji NULS, ale jest to wersja 1.0. Tutaj dokładnie tą, którą widzimy, a ostatni commit dla tego projektu był wrzucony na GitHuba 14 kwietnia tego roku i od tamtej pory nic się tutaj nie dzieje. Widać, że była zmerdżowany był branch deweloperski do master brancha, czyli do tego już produkcyjnego. Dlatego tutaj bardziej miarodajną będzie dla nas możliwość przejrzenia właśnie wersji 2.0, czyli aktualnie tej, nad którą pracują programiści w tym projekcie. I tutaj temu właśnie się przyjrzymy. Widzimy główny dashboard portalu GitHub. Tutaj oczywiście też należy podkreślić, że projekt ten muszą najpierw zaakceptować programiści, muszą zaakceptować architekci oprogramowania, by dostrzec w nim wartość i by móc tworzyć rozwiązania w oparciu o infrastrukturę tego projektu i ewentualnie zaproponować właśnie działom odpowiedzialnym za biznes projekty oparte właśnie o tą infrastrukturę mikroserwisów na blockchainie. Issues. Dwie otwarte, z czego takie bardzo mało znaczące. Jedne z nich
tutaj podkreśla błąd w pliku README, czyli to jest praktycznie bez znaczenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego projektu. 26 zamkniętych, stosunkowo do niedużo, jeśli chodzi o projekt, który cały czas jest na etapie rozwoju. Pull requesty obecnie 0 otwartych, prawie 300 zamkniętych, z czego ostatnie z nich zamykane były tutaj parę godzin przed tym nagraniem. Zakładka Projects. Tutaj szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś więcej. Niestety widzimy tutaj pustą tablicę Kanban. Nie mamy żadnych issue przypisanych do tablicy to do, czyli tutaj ze zrobienia nic nie mamy w in progress, nic nie mamy w procesie przeglądania review, nic nie mamy zaakceptowanego i nic nie mamy wdrożonego na produkcję. Także tutaj ta tablica Kanban ta powstała 7 maja, a od tamtej pory nic do niej nie zostało dodane, nic się tutaj nie zmieniło. Według mnie bardzo słabo. Bug, triage, tutaj też również nic nie mamy. Tutaj kilka issue, jeśli chodzi o błędy. Dużo z nich zostało już zamkniętych. Tutaj od razu przy okazji opowiem, że projekt ten nie posiada programu Bug Bounty ani na serwisie HackerOne, ani na Backcrowdzie. Nie znalazłem go również na takich mniej znanych portalach przeznaczonych do tego typu funkcjonalności, czyli do prowadzenia programów Bug Bounty. Nie za bardzo więc tutaj jest co komentować. Wiki nie istnieje. Security, co ciekawe, też nie istnieje. Czyli nie mam tutaj żadnej polityki bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zgłaszanie błędów lub podatności w tym projekcie, co w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym procesie wytwarzania oprogramowania jest niedopuszczalne. Zwłaszcza jeśli chodzi o projekty kryptowalutowe, które są bardzo atrakcyjnym celem hakerów. Zakładka Insights. W ostatnim tygodniu mało się tu dzieje. Jeden zamknięty, jeden otwarty issue. Porównajmy to do całego miesiąca. Również takie same dane, także na chwilę obecną niewiele. No ale mamy tą wersję beta projektu Nulls 2.0. Według tutaj informacji w zakładce Release skonfrontujmy to z roadmapą. Nulls 2.0 Public Beta Testnet Launch. Alpha testing, czyli de facto jesteśmy tutaj na tym etapie. No to można potwierdzić, biorąc pod uwagę to, co jest napisane na GitHubie. Mamy bety wersji 2.0 tego projektu Nulls, czyli to, co jest ujęte w roadmapie. Na tę chwilę można potwierdzić. Co jeszcze ciekawego odnośnie tego projektu można powiedzieć, bazując na tym, jak to będzie adoptowane przez programistów, to, iż dokumentacja jest dosyć słaba, w zasadzie jej nie ma, także nie wiem, jak tutaj programiści mają tworzyć oprogramowanie oparte o dosyć skomplikowaną architekturę mikroserwisów bazującą na blockchainie, jeśli tutaj nie ma się na czym wzorować. Widzimy tylko user guide do tradowania na platformach giełdowych, które tak w zasadzie nic nie wnoszą do całego procesu tworzenia rozwiązań w oparciu o tą platformę, a jedynie jeśli chodzi o możliwość handlowania tokenem Nulls na giełdach. Tutaj NIP, czyli podobnie jak w Bitcoinie, Improvement Proposal, wpisane, gdzie należy zgłaszać potencjalne sugestie do tego projektu. Nulls portal. Tutaj tylko linki do strony, że dodaję do GitHuba, do white paperu. Zakładka community. Która też jedynie zawiera szereg ogólników. Co ciekawe, Nulls organizuje
organizuję tutaj hackatony. Hackaton jest to po prostu zorganizowane przedsięwzięcie, na którym spotykają się grupy programistów i tworzą ciekawe projekty o podanej tematyce w oparciu o dany projekt, daną infrastrukturę. Czyli w tym przypadku, jeśli hackathon jest organizowany przez organizację odpowiedzialną za projekt NULS, w tym momencie zgłaszając tam swój zespół, zobowiązujemy się do wytworzenia jakiegoś ciekawego projektu w oparciu o ich infrastrukturę. I tutaj właśnie taka mała dygresja z mojej strony, w jaki sposób programiści mogą tworzyć coś w oparciu o tą infrastrukturę, jeśli nie mamy zapewnionej dokumentacji poszczególnych bibliotek. Także na chwilę obecną nie mam możliwości za bardzo zdobywania wiedzy w kontekście tego projektu pod względem programistycznym. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę o pozdrowienie w komentarzach. Dziękuję. Cześć.